Siemano, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Krzysztosek i dzisiaj gramy sobie w Ark Survival Evolved. Tylko że w tytule jest napisane, że Fjordur i tak dalej, bo w poprzednim odcinku, kto tam nie widział, to nie widział, kto widział, to widział. Mówiłem, że musicie mi doradzić czy coś takiego, że jest propozycja, żeby przenieść tą postać sobie, skoro już mam Tekken gramy i tak dalej, tutaj z tego Dinopithecusa, to żeby sobie przenieść postać tam i tam sobie kontynuować tą postacią. I jeśli nikt, powiedziałem, że jeśli nikt nie skomentuje co do tego tematu odcinka, no to zrobię to. I nikt nie skomentował, więc robię to. I przy okazji pomyślałem, że nie będę się bawił jakoś w, wiecie, jakby to powiedzieć, nie będę się bawił w oswajanie tych reksów i tak dalej. Znaczy, wezmę sobie, niech będzie 5 jajek. Chyba. No wezmę 5 jajek, niech będzie, nie? I sobie wezmę na tamtą mapę, na Fjordura, żebym mógł sobie je wykluć i pójść tam bossy atakować. Siodła sobie zrobię sam. Chyba. Ja no, zrobię sobie sam. Tylko wezmę sobie te jajka, zbroję. W sumie możecie napisać w komentarzu zbroja i to sobie wezmę. To chibi, bo już jest, widzicie, na końcówce poziomu. Tutaj sobie wszystko odłożymy. No i ewentualnie możecie napisać, czym co mógłbym sobie jeszcze wziąć, jeśli chcecie. Bo w sumie i tak to bez cheatów grałem. Więc nie powinno być problemu, czy coś sobie wziąłem, czy nie, bo to prawie na to samo wyjdzie, bo już to mam, tak jakby. Co nie, więc no. Więc ja nie widzę problemu. Tylko, czy coś jeszcze brać? Z dinków raczej nie będę brał, wywerny nawet nie wezmę, bo szczerze, chciałbym sobie tam złapać, z czego najczęściej będę chyba latał na Desmodusie, więc nie widziałbym sensu w tym. Ani nie widzę sensu w braniu jakichś tam dinków stąd. Ewentualnie tam Ankylo czy coś, ale nie będę jednak brał, bo wiecie, no tego akurat nie chcę, po prostu bardziej mi chodzi o to, że trzeba by oswoić, poszukać najpierw Rexów. Na 150, tam 100 którymś, 135 poszukać by było, trzeba było najpierw później to oswoić, później jeszcze rozmnożyć, plus jeszcze musiałbym w ogóle dwie inne płcie, chyba tak to się mówi, musiałbym dwie inne płcie znaleźć Rexów i no wiecie, no na The Island trochę się z tym pomęczyłem, bo tam jest gorzej trochę ze znajdywaniem poziomów. Tutaj trochę mniejszy problem, z czego kiedyś był bug, że się respiły reksy na 300 poziomie, ale nie skorzystałem z tego. Szczerze szukałem reksów nawet na jednym z odcinków chyba. Ale no, ale nie wyszło. Ale ja tam się tym jakoś nie przejmuję, więc dla mnie to tam nie widać różnicy, choć łatwiej by mi się pewnie bossa klepało. Skoro tamte reksy miały 2 razy większe poziomy niż te moje, więc no. No i plan jest taki, że sobie wezmę te jajka, wezmę tą postać, przeniosę się i to w sumie tyle. Znaczy nie na ten odcinek, bo coś jeszcze zrobimy, ale no. Tyle tak z tych pomieszanych rzeczy. W ogóle tu jeszcze reksy są jakieś. A jak wy się trzymacie?
jestem ciekawy, który Rex w ogóle, co za stworzenie zabiło małpę, bo nie pamiętam. Są jeszcze trofea. Dobra. Więc, jakby jeszcze ktoś nie pamiętał, ogólnie miałem kiedyś poradnik z tego i chyba zrobił 11 tysięcy wyświetleń. To dla mnie jest... Ło. No i jakby ktoś nie widział, to Upload Survivor. Akceptujemy. Jest już w ArcDacie postać, więc klikamy sobie Exit to menu. Wtedy nas wylogowywuje do menu. Chciałem to jeszcze pokazać tu. Tylko niech się szybko załaduje. No, wylogowuje nas do menu, więc sobie włączamy mapę. Włączamy normalnie mapę i tam i za chwilę wam pokażę, tylko że skoro tutaj będzie dużo zamieszania, sami możecie wiedzieć, o co chodzi, no bo są cztery minibossy, plus musimy jeszcze załatwić tak jakby normalne bossy, plus to kombinowanie, że z tymi runami i tak dalej, więc przydałoby mi się. Żeby zwiększyć hatch speed o połowę ponad, zwiększę, żeby nie było jakoś tam bardzo dużo, bo też nie lubię za bardzo, ale też nie mam na tyle czasu, żeby siedzieć tak jak wcześniej przy tym, więc po prostu pomyślałem, że oszczędzę sobie tego czasu troszkę o połowę i z czego i tak większość youtuberów, którzy grają na singlu, mają trochę podniesione statystyki, więc nie czuję się winny. Jakby to powiedzieć. I nie powinienem nawet, no bo każdy tak chyba robi. Dobrze, łączyło się. Czy pokaże mi, że jestem w tym trybie? A nie, czekajcie. I jeśli macie... Ja tu miałem już postać, tak? Wiecie o co chodzi. Więc bierzecie Create New Survivor. Download. Tu mam Xitosek 106 poziom. Download. Bierzecie tu. Normalnie spełnicie i macie tą postać. Tylko. Okej. Okay. Dobrze. Aha, nie mam run. Dla mnie lepiej, bo mi się pojawią. Frajerzy. Czekajcie, 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 czekajcie. Muszę użyć komendy, bo to nie są tak jakby teraz moje linki, więc... Give. Dobra, jak wezmę na budowlę, to jest moje, ale czy to tam też będzie moje? No.
Jezu. Okej, to tak nie działa, ale i tak mogę tego używać, tak? Ja, dobra, to na easy. Engramy mam odblokowane. To jest ten mój? Tak. Mniej więcej najbardziej to chciałem wam to pokazać, żebyście wiedzieli co jak. Bo niektórzy mogliby się zastanawiać, co by zrobić, jak na przykład wam postać usunęło, więc już macie odpowiedź lekką. Tylko czy co tu pokazuje? Nie, dobra. Polecimy sobie już na górę tutaj do domku. I w tym odcinku chciałbym jeszcze oswoić coś, co by mi pomogło w budowie, bo się przenosimy stąd najprawdopodobniej. Okej. Będzie mi tak dziwnie, jak będzie mi się pokazywało na żółto, więc sobie akurat to wezmę już, żeby było moje. Tego nie mogę. Okej. Ciekawie. Szybka sprawa akurat z tym. Tylko trzeba na oddzielne rzeczy tutaj tą komendę używać. Ale mi się wydaje, że to już. Tak, to wszystko było tutaj, więc sobie to wezmę. Dopiero się uświadomiłem, że tyle rzeczy ja noszę. Jezu. To przedostatni slot. Tu kółko. Tu tak. I to ostatni slot. I jesteśmy już gotowi. Można tak powiedzieć, że jesteśmy gotowi już. Dobra, mam PvP wyłączone, dlatego nie będzie tak łatwo. No i to by dodamy tu. Właśnie, czy coś, co by mi jagódki zbierało? Chociaż nie, dobra. Argent Tavis. O.
Minus jest taki, że aktualnie mnie tak jakby nie stać na niego, więc teraz sobie go nie wezmę. Więc go lekko odrulujemy i niech sobie leci gdzieś. I pierwsza myśl, która mnie naszła od razu, to jest, jak jest z tymi runami teraz? Czy jak mam tą nową postać, to runy się zresetowały, czy jak? O, od razu na rozpoczęcie. Dla mnie lepiej. Tu nie ma nic. Tutaj była runa, więc... Nie ma run. Czy nie wbije 200? Ej, tu może być problem. Chociaż najprawdopodobniej bym tyle nie wbił. Więc dobra, to... Nie ma co na to patrzeć nawet. I... Argentywa... Nie szukamy tego. Tylko... Czegoś do oswojenia. Party Dodo? Co tu robi Party Dodo? Nie wiem, ale ciekawie, okej. Tylko co mógłbym oswoić? W sensie wiem co mógłbym, bo są dwa stworzenia, które mam aktualnie na oku. Tylko nie wiem, czy one się respią. Więc jak mi się nie uda przez najbliższą chwilę znaleźć tych stworzeń, to muszę zaraz wyszukać co i jak z nimi. Ej, ale dobra, co jak co, ale jest 32 level tego Desmodusa i 800 staminy ma. Co prawda mu dodałem trochę, ale równie dobrze te punkty, które dodałem, mogłyby być dodane, jakbym oswoił większy poziom, więc no. Ale to dino jest piękne. Znaczy, nie dino, to nie jest dinozaur, tylko to stworzenie. Czy są tu może bobry? Myślałem, że to bobry, a tu wielkie ryby są. Swoją drogą też warto wiedzieć, bo tu są Shadowmainy. Więc mi się przyda ta informacja. I chyba to troszkę dłużej zajmie szukanie. Masz przerąbane i to serio. Oddaj to, bo dostaniesz w łeb. Oddawaj wór z mamoną.
Dobra, mam swoje rzeczy, walić go już. To nie zmienia faktu, że w takim razie chyba muszę walnąć sobie na 20 poziomie jakiegoś. No. 11 strzał. 12 w sumie. Cały jasny czy ciemno jasny? Dobra, wziąłem sobie tego tutaj i czy ten to jest 20? Tak. Tylko weź ty się szybko zabij, bo nie ma czasu. Troszkę się nie da na tym latać. Muszę gammę wziąć. Serio. Nie do wody, nie do wody, nie do wody. Tylko się utop. O, dobra, fajnie. Damy ci jagódki. Jest kozacko, ty sobie stój. Weźmiemy sobie jeszcze, nazbieramy jagódek, najlepiej meczobery. Swoją drogą to możesz dać. O! Stać ci już na prawie dwa. Dobrze. Proszę, jagódki. Mógłbyś się szybciej oswajać. Czy ja jestem Ksitosek 1? Jagódki. Najładniej się oswaja. Dobrze, także oswoił się Bober. Imienia mu na razie nie daję. Wy możecie mu dać, jeśli chcecie. Bo w sumie nie wiem jakie. Jagódki sobie wezmę na szybki wypadek. I przy okazji, skoro jesteśmy tak daleko, to tylko wezmę tego Dilo, bo
Przy okazji teleportujemy się tylko gdzie? A polecę gdzieś, gdzie jest spokojniej. No. Jak tu to działa? Ej, nie wiem. Dobra. Czekajcie, czy to jest na pewno to? Tak. Wezmę tutaj, jeśli będziemy po prostu bliżej, to będę bliżej. No, co to za problem? Jak na Genesisie. W sumie troszkę tak dziwnie, ale no. Ale śmieszny. Zamyka nas do ciemnego pomieszczenia, do kotków, do piwnicy jakiegoś pana z parku. O, pod chawirką. Kozacko. Ej, właśnie, jajca sobie wyjmę. Chociaż, czy tutaj? Ja bym nie brał tutaj. Tylko dopiero bym zbudował sobie chawirkę. Dopiero wtedy ogarniał to. Wezmę sobie walnę miniaturkę. Dobra, będzie git, byle jaka. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Wzięliśmy sobie, przenieśliśmy postać, wzięliśmy sobie jajka Rexów na wszelki wypadek, tam, żebyśmy nie musieli oswajać, żebyśmy nie tracili czasu. I oswaliśmy sobie Bobra. W następnym odcinku najprawdopodobniej, nie wiem, ja sobie poszukam miejsca na bazę, więc w następnym odcinku najprawdopodobniej oswoimy jeszcze Deodicurusa i postawimy sobie chawirkę jakąś. Bliżej środka będę się starał, żebyśmy mieli wszędzie tyle samo mniej więcej. Wszędzie blisko może będzie. To się jeszcze zobaczy. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Zapraszam do poprzednich filmów. I siemanko.